Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie bardzo krótki poradnik, jak zrobić ogórki małosolne na sucho, takie, które przygotujemy z rana, a wieczorem już będziemy mogli je konsumować, ewentualnie na drugi dzień. Uwierzcie mi, to jest bardzo proste, bardzo szybkie, a ogórki są rewelacyjnie smaczne. A więc zaczynamy. Mam tutaj przygotowane 1,5 kg ogórków. Musimy oczywiście końcówki odciąć. Ogórki przygotowane. Teraz tak. Biorę 3 woreczki. Ten jakiś dziurawy. I dzielę ogórki na 3 części. Mniej więcej po 0,5 kg. Myślę, że tak powinno być. To jest kolejny. Myślę, że jest mniej więcej równo w woreczkach. I teraz co następuje? Wsypuję soli do przetworów. Dodaję troszeczkę chili do każdego woreczka. Jeżeli nie lubimy, nie musimy dodawać. Tak, po takiej małej szczypcie, żeby dodać im trochę, wiecie, ostrości. Teraz woreczki odstawię i posiekam koper. Pęczek kopru. Wrzucamy po małej garstce do każdego woreczka. Przy ogórkach koper jest po prostu obowiązkowy. Dobra, teraz zobaczcie, mam tutaj przygotowany czosnek. Czosnek też tylko posiekam z grubsza. To jest główka czosnku. Wrzucam po trochę do każdego woreczka. Oczywiście czosnek również dodajemy wedle uznania. Do każdego woreczka wrzucam mały listek laurowy dla aromatu. I po 2 ziarna ziela angielskiego. Dodajemy pieprz. Pieprz roztarłem w moździerzu. Jest grubo zmielony, jakbym to nazwał. I również troszeczkę do każdego woreczka, żeby było smaczniej, żeby było bardziej pikantnie. I mam przygotowane 3 takie woreczki. I teraz tak, zawiązujemy tak, żeby było trochę powietrza w środku. Oczywiście możemy użyć większych woreczków, jeżeli nie chcemy w takich małych się babrać. Ale ja po prostu nie zużyję na raz jednego woreczka, więc dlatego używam 3. A i wygodniej gdzieś ze sobą po prostu zabrać taki woreczek. I teraz dokładnie mieszam ogórki. I teraz tak, ogórki wkładamy do lodówki. I co jakiś czas musimy je po prostu w ten sposób przemieszać. I uwierzcie mi, na drugi dzień będą gotowe lub
jeśli zrobimy z rana, wieczorem można już będzie je próbować. No i po kilkunastu godzinach ogórki są gotowe. Puściły wodę, lekko zmiękły, a pachnie niesamowicie, więc spróbujmy. Po prostu rewelacja. Zobaczcie, jak one wyglądają pięknie. Po prostu niebo w gębie. Są idealne na sól, są pikantne, pachnące czosnkiem. Po prostu rewelacja. Wow. Co ja jeszcze mogę Wam powiedzieć na temat tych ogórków? Chyba już nic. Są po prostu pyszne. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. Rewelacja.